Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie na kanale YouTube. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria i wiele innych. Całość mojej oferty naturalnie możecie znaleźć na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Na dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać sposób poszukiwania wartości krytycznych dla testu Shapiro-Wilka. Na innym oczywiście pokazuję, jak szukać wartości stałych do wykonania tego testu, ale tutaj oddzielnie tylko same wartości krytyczne dla tego testu. Nie jest to też trudne, bo wystarczy zauważyć, że w tablicach w wierszu musimy wiedzieć, ile obserwacji mieliśmy wziętych do badania. Jak widzicie, to jest określone tak zwanej małej próby, czyli próby do 30 łącznie obserwacji i w kolumnie mamy podane poziomy istotności, czy robimy test przy 1%, przy 2%, 5%, a tutaj mamy dwie jeszcze trzy kolumny z 1 minus alfa, czyli z tymi poziomami uzupełniającymi. Najczęściej korzystamy w tablicach z poziomu istotności 5%, dlatego mamy w tym momencie przy 5% i na przykład 20 obserwacjach w badaniu wartość krytyczną 0,905. Tak jak widzimy, u góry w nagłówkach jest napisane 0, tak jak tu widzimy, a kolejne wartości już mają pominięte to 0. Jest to dość dziwaczne, ale tak tablice zostały stworzone. I dla osób, które w tym momencie potrzebują wartość krytyczną, trzeba pamiętać, że wynikiem nie jest 0,897, tylko 0,879 przykładowo. Więc drugą wartością, którą chcę pokazać dla liczby obserwacji 10 i poziomu istotności 5%, mamy wartość krytyczną 0,842. Na ten czas, jak skończę omawianie tego, było to omawianie sposobu szukania wartości krytycznych dla testu Shapiro-Wilka. Jeżeli potrzebujecie, zapraszam Was do oglądania pozostałych moich filmów, czy ze statystyki, czy z ekonometrii. Udostępniajcie te filmy znajomym, jeżeli uważacie, że są potrzebne. Korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy, zaglądajcie do konkretnych playlist, subskrybujcie kanał i jeżeli potrzebujecie, na pewno możecie pisać do mnie na zadania-projekty@wp.pl lub wejść po prostu przez stronę internetową, którą tu pokazuję, do formularza kontaktowego. Pozdrawiam!